Witajcie, moi drodzy, w 9. dniu naszego wyzwania. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze, że wasze szyje, barki rozruszały się wczoraj i dzisiaj możemy popracować nad tym, żeby wydłużyć nasz kręgosłup, wydłużyć nasz tułów. To będzie nasze główne zadanie. Dzisiaj nad tym się skupimy, żeby osiągnąć długość. Więc zacznijmy od tego, żebyśmy stanęli na szturaka, podeprzyjmy dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, wyciągnijmy jedną nogę do tyłu, pięta aktywna, wyciągnijcie jak najbardziej piętę w tył i teraz przekraczamy środek ciała, jak najbardziej do środka, rozciągamy bok, aktywizujemy mięśnie przyśrodkowe uda. Weź głęboki wdech i wydech, pójdź do zewnątrz i jeszcze raz, mocno do środka, jak najdalej, rozciągnij biodro, zaktywizuj, wyciągnij. Jednocześnie pracują mięśnie czworoboczne lędźwi po stronie nogi podpartej, możecie poczuć napięcie i jeszcze raz. Pracujemy intensywnie, wyciągnij piętę jak najdalej, przekrocz środek ciężkości. Jednocześnie postaraj się nie przesuwać biodra, na którym jesteśmy podparci. I jeszcze raz, ostatnie powtórzenie dla tej nogi. Poczuj napięcie w mięśniach przyśrodkowych uda, wyciągnij piętę jak najdalej, wróć. I zmiana. Teraz wyprostuj nogę, wyciągnij piętę i przekraczamy środek ciała. Tak jest. Rozciągnij bok. Poczuj napięcie przyśrodkowych mięśni uda. Popracuj mocno. Wróć. Pójdź do zewnątrz lekko i ponownie. Poczuj, jak pracują twoje mięśnie. Wyciągnij piętę daleko. I jeszcze raz. Wyciągnij daleko piętę. Popracuj mocno mięśniami przyśrodkowymi uda. I ostatni raz. Świetnie. Wróć. Poruszaj lekko miednicą lewo-prawo. Rozluźnij mięśnie ud. Potrząś twoim ciałem. I teraz wyciągamy rękę do przodu. Dłoń patrzy do środka. I dokładnie tak samo. Wyciągamy mocno po skosie. Przekraczając środek ciała rękę. Wracamy do zewnątrz i jeszcze raz, mocno, wyciągnij z wydechem i wdech, wróć i jeszcze raz, wyciągnij mocno, wyciągnij bok cały, wróć i znowu, daleko, rozciągnij bark, rozciągnij bok ciała, wróć, ostatni raz, mocno wyciągnij, świetnie, zmiana ręki, ustawiamy dłoń do środka i ponownie. Przekraczamy środek ciała i wracamy szeroko, wydech mocno, wróć, wydech, wyciągnij bark, wróć, przytrzymaj, wyciągnij bark, unieś go wysoko, wyciągnij i jeszcze raz, wyciągnij bark, rozciągnij bok, wróć, głęboki wdech. Teraz rozszerz swoje kolana, palce duże razem, usiądź na piętach, rozciągnij plecy, pośladki jak najbliżej pięt, weź głęboki wdech do brzucha, z wydechem rozciągnij plecy, wydłuż swoje plecy. Jeszcze jeden oddech i ostatni oddech tutaj i wydech, wyciągnij. Teraz skręć swoje ciało do boku. Jak najgłębszy oddech. Poczuj, jak bok twojego ciała się otwiera. Wydech. Wdech. I z wydechem wyciągnij. Wyciągnij swoje ciało jak najbardziej. Wdech. I wydech. Pozwól swojej miednicy opaść. Przenieś ręce na drugą stronę. Wyciągnij jak najmocniej bok.
Wdech. Wydech. Wyciągnij bok. Poczuj, jak się otwiera. Jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. Mocno wyciągnij swój bok. Wdech i wydech. Posadź miednicę napięta. Ostatni raz. Świetnie, wróć do centrum. Zmień pozycję, przejdź do leżenia na plecach. Nogi ugięte. Bardzo ważne w tym ćwiczeniu jest to, żebyśmy nie przyciągali brody do mostka, żeby nasza głowa została w tym miejscu, gdzie jest. Teraz lekko uniesiemy klatkę piersiową. Jedna ręka nad głową, a druga ręka stara się docisnąć, dociągnąć do pięty. Hop i zmiana. Przejdź na drugą stronę, wyciągnij bok, hop i wyciągnij bok, jak najbardziej, pamiętaj o oddechu, wyciągnij rękę, poczuj jak pracują twoje mięśnie brzucha, jak pracują twoje mięśnie skośne, jak otwiera się bok przeciwnej strony. Postara się wyprostować łokieć, przytrzymać jak najniżej do podłogi. Jednocześnie głowa nie zbliża się do mostka, broda nie zbliża się do mostka. Jeszcze dwa razy, dasz radę. Wyciągnij, mocno, mocno wyciągnij. I jeszcze raz, wyciągnij rękę. Ostatni raz, wyciągnij łokieć, wróć. Weź głęboki wdech i wydech. Zmień swoją pozycję. Przejdź do leżenia na brzuchu. Przyjdź teraz stopy na palcach. Wyciągnij ręce przed siebie. No i dalej jak dasz radę. Teraz na przemian. Wyprostuj kolano, wyciągnij pięty. Najdalej jak się da i rozciągnij ręce. Rozciągnij ręce, jednocześnie wyciągnij piętę, opuść nogę i druga strona, wyciągnij, mocno wyciągnij piętę, pamiętaj o oddechu, poczuj jak rozciągają się twoje plecy, jak rozciąga się twój tył uda, wyciągaj ręce, jak najbardziej wyciągaj ręce, poczuj jak otwiera się klatka piersiowa, jak rozciągają się środkowe plecy. Wyciągnij ręce, wyciągnij piętę, jak najdalej. Zrób się jak najdłuższy. Jednocześnie pamiętaj o oddechu. Zmiana nogi. Mocno, mocno wyciągnij. Opuść. I jeszcze raz. Wyciągnij, mocno wyciągnij. Wyciągnij swoje ręce najdalej, jak możesz. Wypchnij piętę. Opuść. I jeszcze raz. Wypchnij piętę. Wyciągnij ręce. Daleko, daleko przed siebie. I zmień stronę. Jeszcze raz mocno. Poczuj, jak otwierają się twoje plecy, jak się rozciągają. Jak rozciąga się tył uda. Wypychaj piętę. I ostatni raz. Na tej nogi poczuj, jak napina się twój mięsień czworogłowy. Zmień. Pamiętaj o oddechu. Utrzymaj oddech. I wyciągnij, wyciągnij. I rozluźnij. Ściągnij ręce. Połóż głowę na boku. Weź głęboki oddech do brzucha. Zaobserwuj, jak zachowuje się twój oddech, twój rytm serca. Uspokój go. I zmień pozycję. Przejdź przez bok, jak zwykle. Do siadu. Skrzyżnego. Teraz odwróć swoje ręce tak, żeby nadgarstki, szczyty nadgarstków stały blisko bioder. Wraz z wdechem otwórz klatkę piersiową, wyjdź do góry, wyciągnij brodę maksymalnie i wydech, zaokrąglij swoje plecy. Pozwól opaść głowie
I ponownie wyciągnij w górę, wyciągnij w górę. Otwórz klatkę, wyciągnij szyję i powoli opuść. I jeszcze raz. Otwórz klatkę piersiową, wyciągnij swoją szyję w górę, otwórz barki mocno do zewnątrz i opuść. Powoli opuść głowę, brodę do mostka. I jeszcze raz. Wyciągnij szyję, wychylij klatkę do przodu, otwórz barki i powoli opuść głowę w dół. I jeszcze raz, mocno, mocno wyciągnij szyję, otwórz klatkę i opuść. Ostatni raz. Wyciągnij szyję, otwórz klatkę. Poczuj, jak twoja klatka się otwiera, jak szyja się wyciąga. I powoli opuść. Połóż ręce na kolanach, weź wdech. Poczuj powietrze w brzuchu. Poczuj, jak przy wdechu twój kręgosłup się wydłuża. I zmień teraz ćwiczenie. Teraz przejdziemy do pracy z rotacją. Będziemy wyciągać nasze ręce w górę. Wdech. Wracamy. Wydech. Wdech w górę. Wydech. Wdech. Rozciągnij, wyciągnij łokcie mocno. I znowu wyciągnij, wyciągnij na maksa. Opuść ręce. I w górę, w przeciwną stronę, wyciągnij. Opuść. W górę, wyciągnij, wyciągnij ręce. Mocno. Opuść. I jeszcze raz. Poczuj, jak twoje boki ciała się otwierają. Mocno wyciągnij bark. Poczuj, jak pracuje łopatka w trakcie wyciągania. Wyciągnij, ściągnij. Sięgnąć najwyżej, jak dasz radę. I opuść. I jeszcze raz. Mocno, mocno wyciągnij. Mocno wyciągnij. Skręć swoje ciało w bok. Pogłęb rotację. I wyciągnij. Wyprostuj łokcie. Ściągnij. I jeszcze raz. Mocno. Otwórz bok. Wyciągnij ręce. Zmień kierunek. Pamiętaj o oddechu. Wdech przy wyciąganiu i wydech. W dół. Wdech w górę. Mocno, mocno wyciągnij. Mocno. Opuść, wydech, wdech w górę, mocno wyciągnij, wyprostuj, poczuj boki ciała, poczuj łopatki. Mocno, mocno wyciągnij ostatni raz, opuść i naprawdę ostatni raz, dasz radę. Wyciągnij, opuść ręce, oprzyj o kolana, poruszaj barkami, potrząśnij swoją głową, rozluźnij wszystkie mięśnie. Zmień teraz pozycję. Przejdź do klęku, oprzyj ręce o biodra i teraz wdech, wypchnij miednicę do przodu, otwórz barki, spójrz w górę i wydech, zaokrąglij delikatnie plecy, cofnij miednicę, wdech, wypchnij, otwórz, otwórz barki, łokcie do tyłu cofnij, wydech, idź w dół. Lekko zegnij biodra, opuść głowę, wdech, otwórz klatkę piersiową, otwórz barki, wypchnij miednicę, wydech, pójdź w dół, zegnij kręgosłup, wdech, w górę, mocno, mocno, otwórz miednicę, otwórz barki, wydech, idź w dół, wdech, w górę, mocno, mocno, wypchnij miednicę, otwórz barki, wyciągnij szyję, wydech, idź w dół. Jeszcze raz, wdech, mocno, mocno, otwórz, otwórz, ostatni raz, dasz radę, mocno. I opuść, usiądź na piętach, jeśli to jest możliwe i wygodne dla ciebie. Weź wdech, wydech. Przejdziemy do następnego ćwiczenia, usiądź ze stopami jak najbliżej siebie. Podparte, stopy do siebie oparte, możesz chwycić za stopy. Możesz złapać się za kostki. I teraz wyciągnij kręgosłup w górę, otwórz klatkę i poruszaj kolanami. Góra, dół, pomachaj, poruszaj, otwórz swoje biodra. Poczuj, jak przyśrodkowa część twoich bioder się otwiera, jak twoje pachwiny pracują. Jednocześnie utrzymaj swój kręgosłup jak najbardziej wyprostowany, klatkę otwartą, nie zaokrąglaj barków.
nie zapominając o oddechu. Dużo tego naraz, wiem, ale dasz radę, wierzę w ciebie. Jeszcze kilka ruchów, otwórz biodra, przyspiesz ten ruch, popracuj biodrami i zmień. Stań na czworaka. To już ostatnie ćwiczenie dzisiejszego dnia, także spróbuj je zrobić najlepiej, jak potrafisz. Upewnij się, że twoje dłonie są pod barkami, kolana pod biodrami. Teraz wyciągnij do tyłu jedną nogę, wyciągnij do przodu rękę, upewnij się, że twoja dłoń patrzy do środka i przenieś przez linię środkową zarówno piętę, jak i rękę. Zobacz, jak pracuje twój ośrodek równowagi. Jednocześnie wyciągnij jeden bok, drugi, rozciągnij rękę do przodu maksymalnie, wyciągnij piętę, wróć, odstaw rękę, odstaw nogę, zmień stronę, wyciągnij drugą nogę, wyciągnij drugą rękę maksymalnie i przekrocz środek ciała. Poczuj, jak pracują przyśrodkowe mięśnie uda, jak twoja równowaga pracuje. Twoje ciało może zacząć drżeć. Poczuj, jak rozciągają się twoje boki. Wróć. Nie zapominaj oddechu. Przez cały czas utrzymaj oddech. Bądź uważny, świadomy swojego oddychania. W tej niekomfortowej pozycji uczymy nasze ciało, żeby dalej oddychało. Chcielibyśmy, żeby to stało się automatyczne. Żebyśmy w każdej pozycji, przy każdym dyskomforcie byli w stanie utrzymać oddech. Im bardziej jesteśmy w stanie to zrobić, tym lepiej dla nas, tym więcej tlenu w naszym organizmie, tym mniejszy potencjał na kontuzje, urazy, tym większa świadomość ruchu, świadomość pozycji, świadomość emocji. Zmień. I jeszcze raz. Wyciągnij nogę, wyciągnij rękę, upewnij się, że twoja dłoń patrzy do środka i przekrocz linię środkową ciała, zarówno piętą, jak i dłonią. Postaraj się wyciągnąć jak najdalej dłoń, przekroczyć jak najmocniej linię środkową piętą. Przytrzymaj, pamiętaj o oddechu, wróć, zmień, druga strona. Zwróć uwagę na to, czy czujesz różnicę pomiędzy jedną a drugą stroną. Może któraś jest dla ciebie łatwiejsza, któraś jest trudniejsza. To dość naturalne, ale chodzi nam o to właśnie, żeby wyrównać te doznania po obu stronach ciała. Żeby zbalansować nasze ciało jak najbardziej. Wróć. Ostatni raz. Wyciągnij nogę, wyciągnij rękę. Przekrocz linię środkową nogą i ręką. Wyciągnij swoje ciało, wyciągnij swoje boki, utrzymaj oddech, utrzymaj się jak najbardziej stabilnie, wróć, ostatni raz dla drugiej strony, wyciągnij nogę, wyciągnij rękę, przekrocz środek ciała, zwróćcie uwagę na to, jak pracuje wasza równowaga, czy jesteście stabilni, czy wasze ciało się trzęsie. Czy jesteście w stanie poczuć, jak rozciągają się boki waszego ciała? Jak pracują wewnętrzne mięśnie uda? Wróć. Przejdź do siadu skrzyżnego. Wyprostuj kręgosłup. Weź głęboki wdech do brzucha. Poczuj, jak powietrze otwiera twój brzuch. Wydech. Wdech. Poczuj, jak twój kręgosłup się wydłuża wraz z wdechem. Wydech. I jeszcze jeden oddech. I wydech. Jestem ci wdzięczny za twój czas, za twoją determinację, za to, że tu jesteś, że razem możemy praktykować. Do zobaczenia jutro.